Jak nie? Jest potrzebne. Nie! Kowadło jest moje! Nikt mi go nie odbierze! Ty, proszę, pomóż mi zniszczyć kowadło. Nie pozwól, by spętało kolejne dusze. Czemu mam coś poświęcać z powodu twojego poczucia winy, co? Twój lud wie, czym jest niewolnictwo, prawda? Jesteś gotowa na całą wieczność zniewolić duszę żywej istoty? Czemu w ogóle go słuchasz? Mieliśmy umowę. Przyszłaś tu po mnie, nie po niego. Brando, ty cholerna, obłąkana idiotko! Naprawdę nie widzisz, jak wiele straciłaś, żeby dotrzeć do kowadła! Rozejrzyj się! Czy tak powinno wyglądać nasze imperium? Jak rozlatujący się tunel pełen pomiocich odchodów? Kowadło pozwoli nam odzyskać naszą chwałę! Teraz mam dylemat. Dobra, idziemy tak. Kowadło zmienia żywe dusze w niewolników. Trzeba je zniszczyć! Nie chcesz wiedzieć, do czego to kowadło jest zdolne? To cud. Narzędzie stworzenia. Z takim narzędziem można być rywalem dla samego stwórcy. To właśnie ta pycha sprawiła, że stwórca odwrócił się od nas. Jeśli zniszczysz kowadło, przysięgam, że będziesz tego żałować. Perswazja, a może chcesz zostać golemem? Nie odważysz się. Skąd wiesz? Wolę nie przekonywać się o tym osobiście. Dobrze, jeśli tak pragniesz, zniszcz je. Dziękuję, nieznajoma. Twoje współczucie mnie zawstydza. Ha! Nie jesteś tu jedynym mistrzem kowalstwa, Caridinie. Słuchajcie mnie, golemy! Do ataku! Różdżka sterowania, ale pomóż mi, przyjaciółko! Sam jej nie powstrzymam! Ogrę minus 10, Morrigan minus 1 i Morrigan na pikuś ogrę. Dostał spory zastrzyk pozytywu, więc sądzę, że to nie będzie problem, natomiast tak. Rzucaj tak, ogren, ciśnij na tego, a my ciśniemy na tego. O, szlak by to trafił. O, mass heal. Dobra, no nie pykło coś. Dobra, ty zrób tak. Dobra, i teraz tak, zrobimy tak. Ogren, ty masz tu heala jeszcze. Ogren, stawaj. Nie ma ten. Tu. Leliano, tutaj może coś sobie dygnij mocniej. Ty też jakąś silniejszą potę. Ogryn, też sobie pyt mocniej.
Dobra. Beranda się rozdzieliła na ten? Nice. Heal mas, please. No i z tego, że jesteś patronką. Bardzo litną patronką. O, grem, wykończył ją. Dobrze. Dobra. Czyli teraz tak. Mamy sporo tutaj do wzięcia, widzę chyba. Dobrze, dobrze. Tarcza Brandy. Okej. Okay. Czyli tak, cyk, to jest nam niepotrzebne, cyk. Okej. Dobra, z nim ta błyskawica, coś tu jeszcze jest ciekawego? Kolejne życie, które odebrał mój wynalazek. Wolałbym, żeby historia zapomniała o nim na zawsze. Oj tak, głupia baba. Wiedziałem, że to kowadło ją kiedyś zabije. Ale przynajmniej teraz położę temu kres. Dziękuję za pomoc, nieznajoma. Kowadło czeka na twój cios. Tak, doskonały pomysł. Zniszczyć je teraz, po tym wszystkim. Czy jest cokolwiek, co mogę ci dać za twoją pomoc? Ostatnia przysługa, nim zostanę uwolniony od mego brzemienia? Potrzebuję poparcia patrona, by rozstrzygnął spór o sukcesję. W podzięce za twą pomoc, ostatni raz wezmę młot w dłoń i dam ci koronę, którą wręczysz temu, kogo uznasz za lepszego króla. Dość mały ten młoteczek, kurde, jak na takiego dużego golema. Proszę, gotowa. Daj ją komu zechcesz. Nie chcę znać ich imion, a nie wiedzieć o nich nic więcej. I tak już żyłem o wiele dłużej niż powinienem. Nie należę do tego świata. Już też nie możemy wykorzystać kowadła. Tak. Było moją wielką dumą, a wkrótce potem stało się moją hańbą. Jestem ci naprawdę wdzięczny, nieznajoma. Atrast Naltundra. Obyś odnalazła drogę w ciemności. Oh well. Wyzwoliciel. Kuferek.
Tu mamy, to są te. Tu jeszcze są za młoty jakieś takie ich. Dobra, łuk jeszcze jakiś, cyk, powłoka. Nice. Dobra. Żyła, żyła. Same żyły. Rejestr golemów. Zbadaj tablicę. Runy bez wątpienia krasnoludzkie. Zdaje się, że jest to długa lista imion. Każde z nich jest opatrzone znakiem rodowym. Rozpoznajesz tylko nieliczne z nich. Na samym dole zapisane słowa czcimy pamięć tych, którzy złożyli tę ofiarę. Niech ich imiona nie zostaną zapomniane. Runy są na tyle głęboko, że dałoby się przekalkować pergamin. Przekalkuj runy. Dobra. Spis golemów. Nice. Kalka pod ręką. Elegancko. A czy tutaj coś jeszcze było? Nie, nie. Pewnie tu nic więcej nie ma. Dobra. Okej. Okay. To git. To tak. Tak, oczywiście. Nie mamy tego. Tego. Dobra. Ogren. To jest tak. Tak. Okej. Okay. Oglądasz radę samemu? Cóż, no to szlak trafił moje wyobrażenia. Jesteś gotowa wracać z wieściami do miasta? Chodź im, dopóki jeszcze nowy król mi się przyda. Ci Deshirowie od lat próbują zniszczyć miasto. Jeszcze im się nie udało. No dobra. Idziemy. Pewnie coś jeszcze spotkamy po drodze, znając życie. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. No, ale to będziemy mieli za nami. Będzie elegancko. Proszę o spokój. Ta kłótnia do niczego nie prowadzi. A więc po co ta gra? Żądam natychmiastowego głosowania. Mojemu ojcu pozostało jedno dziecko, które może przejąć jego dziedzictwo. Kto śmiałby mu tego odmówić? Twój ojciec na łożu śmierci kazał mi przysiąc, że nie zasiądziesz na tronie. Przepraszam, że przerywam, lordzie sekretarzu, ale powróciła szara strażniczka. No więc, strażniczko, jakie masz wieści? Przynoszę koronę wygodową na kowadle pustki przez samego Karidina. Karidin był uwięziony w ciele golema. Strażniczka darowała mu odpoczynek, którego pragnął, i zniszczyła kowadło pustki. Przed śmiercią Karidin wykuł tę koronę dla następnego króla Orzammaru, wybranego przez samych przodków. Chciałbym uwierzyć słowom Ogrena, ale powszechnie wiadomo, że szara strażniczka jest na usługach Bejlena. Cisza! Ta korona jest dziełem patrona i nosi starożytną pieczęć rodu Ortan. Powiedz nam, strażniczko, kogo wybrał Karidin? Chciał, żebym dała koronę temu, kogo sama wybiorę. Czemu patronka miałaby zawierzyć taką decyzję komuś, kto nic o nas nie wie? To jakaś kpina. Kłóciliśmy się już dostatecznie długo. Wolą patronki jest, by szara strażniczka podjęła decyzję. Bejlen! Nareszcie skończy się ta farsa i będę mógł zająć moje prawowite miejsce na tronie ojca.
Niech wspomnienia uznają cię godnym, pierwszym pośród lordów wszystkich rodów oraz królem Orzammaru. Czy ty uznajesz mnie jako króla? Nie mogę sprzeciwić się woli patronów. Tron jest twój, królu Baelenie. Więc moim pierwszym edyktem będzie rozkaz jego egzekucji. Straże, brać go! Wszystkich, którzy sprzeciwił się królowi Baelenowi, spotka to samo. Powrócę do pałacu, by zebrać generałów i zorganizować ekspedycję na powierzchnię. Tam się spotkamy, strażniczko. Masz moją wdzięczność za okazaną mi pomoc. Pięknie. Egzekucja. Miło mnie zaskoczyłaś, strażniczko. Bez twojej pomocy i tak zdobyłbym tron, lecz nie tak łatwo i nie tak szybko. Gratuluję, brawo, gdzie moja wojska? Moi generałowie przygotowują już wyprawę na powierzchnię. Gdy będziesz nas potrzebować, wyślij wiadomość, a poślemy ci każdego zdrowego krasnoluda w Orzammarze. Zrobiłaś jednak więcej niż oczekiwałem, więc proponuję ci również osobistą nagrodę. To ulubiony młot Triana, mojego brata. Weź go ze sobą jako pamiątkę twojej więzi z Orzammarem. Mam wiele spraw na głowie, skoro już wszystko omówiliśmy. Ja chcę zobaczyć swoje oblicze na którymś z tych posągów. Zobaczę, co da się zrobić. Teraz muszę zająć się resztą petentów. Wróć kiedyś z wizytą. No i bardzo dobrze. Elegancko. Tu. Ciao. Przygotuj się do zjazdu. Tu mamy to. Ciężko jak się to zainteresuje spis golemów. Dobra, tu jeszcze mamy sporo takich pobocznych misji. Jezus. Także sądzę, że to... Król na tronie, a stare legendy odesłane na spoczynek. Niewiarygodne. Gdybym usłyszał to z drugiej ręki, powiedziałbym, że to skutwione ugarstwo. Mamy dzięki tobie króla, strażniczko. Reszta też jest imponująca, ale Legion jest najbardziej wdzięczny za nowego wodza. Możemy porządnie zabrać się do walki z pomiotami. No, mogę liczyć na to, że to widzicie, trzeba plazę u mego boku. Nie, nasze miejsce jest tutaj. Kiedy powstrzymasz już plagę, to dopilnujemy, żeby nie miały dokąd uciec. Będziemy po twojej stronie. Żaden inny powierzchniowiec nie może tego powiedzieć. Perswazja. Potrzebujemy was na górze. Pokażcie światu, co potraficie. Tylko ty masz tyle bojowej wprawy, żeby poprzeć te słowa. Każdy legionista jest winien ojczyźnie śmierć, ale jeśli nasza śmierć jest potrzebna na powierzchni, to niech tak będzie. Ale kiedy wygramy, wracam do Orzammaru. Nie zamierzam stracić na powierzchni więzi z kamieniem. Pięknie. Pięknie. Tak jest. Wszystko układa się po mojej myśli. Sala kongresu, czy tutaj coś mamy? Nie, tu są deshirowie, bla 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 bla. W sumie to nie walczyliśmy, nie? Na tej arenie w końcu. Myśmy to olali, że tak powiem. O, ala. Czasami tak bywa. Skulptorium. Nie mogę uwierzyć, że skradziono nam księgę. Ja już zaczęłam się martwić. Nie wiedziałam, czy w ogóle wrócisz. Udało ci się znaleźć jakieś kroniki? Jakiekolwiek ślady starego Taigwartana? Mam te kroniki przy sobie. Udało ci się je znaleźć? Niech no spojrzę. To imię mojej prababki i jej męża.
Och, na wielkich przodków, to oni, to ja. Naprawdę należę do Ortanów. Och, dziękuję. Muszę natychmiast przedstawić to kongresowi. Tam mnie znajdziesz. Jak tylko zatwierdzą moje pochodzenie, dam ci wszystko, o co poprosisz. Wszystko, co poproszę? Doskonała robota, strażniczko. Wstąpienie króla Bejlena na tron jego ojca zostało odnotowane we wspomnieniach. W czym jeszcze mogę ci pomóc? Mam kopię pewnych zapisków, które może cię zainteresować. Co to? Lista imion i klanów? Większość z tych klanów już nie istnieje. Siema, siema, Bartnik. Lista? Możesz się założyć o własną owłosioną żyć. Żyć! Na tablicy w twierdzy Caridina. A zatem to prawda? Z tymi plotkami o tak zwanych ochotnikach Caridina? Tak. To niewiarygodne. Chciałbym sporządzić kopię. Skulptorium nigdy nie miało wielu informacji na temat Caridina i jego golemów. A co dopiero dowodów takiej wagi? Takiej wagi. Mam nadzieję, że ten artefakt z naszych archiwów wystarczy za nagrodę. Muszę natychmiast zawiadomić skulptorium. Okej, okay, ustaliliśmy coś. Ciekawe. Spoko. O, co słychać? O, super, super. Środa mamy, wieczorek, także jest elegancko. Wypoczywamy sobie po ciężkiej pracy. Jutro jest czwartek, znowu praca. Piątek, znowu praca, ale weekendzik. Ha. Niech stwórca będzie z nami. No, o, wspomnienie jakieś. To jest jakaś księga, której nie kliknęliśmy? No proszę. No proszę. Czy tu coś jeszcze się znajduje? Nie. Nie. No, a tak to mówię. Wszystko po staremu, wszystko jest dobrze, więc... Nie narzekam. Dobra, średnia sztabka złota. Okej. No, powoli wykańczamy podstawkę Dragon Age'a, więc jest też rewelacyjnie moim zdaniem. Odrycy na wspomnienia z Ortą w kongresie, uaktywni. Dobra, to sobie zostawmy. Cyk. Szkoda, że nie ma Dragon Age 4. Tego BioWare odpuściło. Nie sądzę. Sądzę, że zrobią na bank Dragon Age 4, jak tylko wybrną z tego bug nazwanym Anthemem. Mam na imię Orta. To od nazwy dawnego rodu Ortanów. Oddali nam nasze miejsce w kongresie. A w archiwach wciąż jest rejestr dłużników rodu Ortan. Kiedyś będę mogła ci odpowiednio podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Przyda mi się każda suma, jaką możesz się podzielić. Nie wiem, czy zostały jeszcze jakieś rodowe skarby, ale jeśli tak, to możesz zabrać, co chcesz. Muszę tylko znaleźć kogoś chętnego do poszukiwań. Może nawet całą ekspedycję. Skoro Taik ciągle tam jest, coś musiało przetrwać. Ród Ortanów nie zapomni ci tej przysługi. Och, czy to nie zabrzmiało oficjalnie? Ho. 5 golda, nice. 5 golda zawsze to coś. No, także zobaczymy, co z tym Dragon Age'em będzie dalej, nie? To nic jeszcze nie jest, do ci się jeszcze powiem. Udało ci się znaleźć wszystkie części miecza powierzchniowca. Jeśli zaniesiesz miecz w miejsce, gdzie spoczywa ciało powierzchniowca, przyniesie mu to być może ukojenie. Miejsce jego ostatniego spoczynku znajduje się w jaskiniach na wschód od Taigo Orta. Okej. Filda. Dobra, to sobie zaznaczmy. Wróćmy do matki. Oby Elder Scrolls nowy był dobry. No, słyszałem właśnie, że też ma być, więc zobaczymy. A słyszałeś ten odnośnie Anthema, że konsole po prostu padają jak muchy od Anthema? Niech żyje król Bejlen Edgar. Dobra. No dopiero sobie jaja, nie? Mam nadzieję, że będzie w tym roku. Czy będzie w tym roku? Kto wie? Zobaczymy. W
i widziałaś gdzieś mój obiad? To kromka chleba z porostów ze starym serem i kawałkami suszonego mięsa. Ci się obiło uszy. Tylko dlatego, że nigdy nie wiadomo, kogo nagle chwyci. Dobrze i jest. No, to konsole po prostu padają jak muchy, nie? Gdzieś tam jakieś błędy i tak dalej, więc... No, ciekawie, nie powiem, że nie. Dobra, to sobie zostawimy. To sprzedamy, tego nie potrzebujemy. To też nie. Łuk też nie. Sporo tego. Kusze. Za to dostaniemy kupę siana. 3 gelda. Starego strasznika. Starego. Chyba będzie im ciężko zmniejszyć wymagania na PS5, a PS5 niedługo, na PS5 niedługo poczekania. Właśnie na PS5 chyba długo nie będziemy czekać. Rok albo 2 lata i powinno wyjść. Więc no, wymagań na pewno nie zmniejszą, to na pewno. Aczkolwiek to wydaje mi się, że to nie jest kwestia wymagań, tylko jakiegoś błędu po prostu, który powodował. Bo generalnie konsole zachowują się tak, jeśli chodzi o te zepsucie, że grasz i po prostu w pewnym momencie konsola się zachowuje tak, jakby ktoś wtyczkę od prądu wyciągnął, nie? Czyli się wyłącza, jak wyłączasz, to próbuje naprawić dysk, nie? Więc tak to się zachowuje, nie? No, w niektórych przypadkach po prostu jest, że konsola totalnie dead, nie? Więc to jest dość mocno ciekawe. Dobra, co tu jest? Kolcze, tak, buty Legionu. Sądzę, że nie, tego nie chcemy. Tego też w sumie nie chcemy. Rękawice Legionu, buty Legionu. Cyk, 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 cyk. Cyk, wysiłek też nie. Hajsy się przydadzą. Patrz, brandy? Nie. Serce Kowala, nie. To sobie zostawmy. Gdzieś tu było nowicjusza. Coś, blech. Diament, topaz, fluoryt, granaty zostawimy, zieleniec. Duży, mały. Dobra. To sobie zostawmy. Okej. Okay. 323 golda, nice! Tak, ta gra też jest. Anthem też jest na Xboxa jak najbardziej. I w sumie to jest w obu przypadkach, obie konsole. No jest, tylko że PlayStation ma z tym problem, ale Xbox tak samo. Z tego co słyszałem, mogę się mylić? Takie 60%? I że na Xboxie to samo jest? No, gdzie jest Ogryn? A, ten też nie miał tego maszynika, ale dobra. Dobra. No, także... No, dość ciekawy temat. Zobaczymy, jak EA w sumie wybrnie z tego. No i też, tak nie wiem, patrzeć w BioWare, nie? Wróciłaś! Tak, wróciłam. Tylko o nowym królu. Nie myślałam, że będziesz pamiętać o moim biednym synu. Dowiedziałaś się czegoś o moim ruku? Paniusiu, twój syn jest żrącym gnoju wariatem. Obłęd? Och, ocalcie go, przodkowie. Słyszałam już o tym. Zagubieni żołnierze zwracają się przeciwko swym towarzyszom, żywią się mięsem mrocznych pomiotów. Czy właśnie to spotkało mego chłopca? Tak. Dlaczego nie przyprowadziłaś go do domu? Jest zbyt chory, by wrócić do Oru Zamaru. Nie. Musi być jakieś wyjście z sytuacji. Dopóki żyje, jest nadzieja. Muszę do niego iść. On mnie potrzebuje. Och, musi być taki przerażony, taki samotny. Dziękuję ci za to, co dla mnie zrobiłaś. Nawet jeśli nie udało ci się uczynić nic więcej. Proszę bardzo. O, nice. Dzieło mego męża, pierwsza wykuta przez niego tarcza. Trzymałam ją dla Ruka, ale chcę, byś ty ją wzięła. W ramach podziękowania. No super. Eleganckie, co to za tarcza? Co ty mi za karab dałaś? Haniuś, co to ma być w ogóle?
Powierzchniowy z godzin podziwu. Co to jest za quest? Uaktywnij. Zobaczmy. Musimy wrócić chyba jeszcze do podziemi i poszukać tego, co chcemy. No, a ja na razie na temat odpuściłem. Czekam na jakiś konkretny content, bo na razie no nic nie ma, nie? A drop jest taki, jaki jest, czyli no troszeczkę żenujący. Nie wiem, ile bym musiał godzin spędzić, żeby cokolwiek tam wyfarmić takiego konkretnego. A nudzić też się nie zamierzam, nie? Jakby nie patrzeć. To są rozstaje. Czekaj. Gdzie my tu mamy iść? Miejsce jego znajduje się w Tajgu, w jaskiniach na wschód od Tajgu Ortan. Tutaj musi gdzieś być. No, także to moja opinia w sumie jest na YouTubie, jeśli chodzi o Anthema, więc można sobie obadać co jak. Nie powinno tutaj nikogo zaskoczyć, to... O, dobrze. Mamy zaznaczone, więc... O co ci chodzi? Czy myślisz o Brandzie? No, mówię, ja mam wykupione od Dzień Premiery, nie narzekam, bo to się też przyda. Bo mam dostęp do innych gierek, więc... Nie zapłaciłem full price'a za samego Anthema. Zastanawiasz się, czy zrobiłeś coś, przez co odeszła. Myślisz, czy zostałaby z tobą, gdybyś postąpił w inny sposób? Musiała cię kochać. Gdzieś tam w środku. No, a dostęp do innych gierek też jest, nie? Miała serce ze stali. Kochała tylko... Generalnie się cieszę, że mam ten dostęp, bo przy Dragon Age 2 nie mam wszystkich dodatków, więc... Więc to jest coś. Gdzieby mogli... Pobieram sobie wszystkie dodatki w dwójce, które są dostępne. O, honor powierzchnia za smuczek. Gdzie jest ta smuczekłość? Smucza kość. Gdzie ona jest? Honor powie... A, to! Uff. Główna ręka. Siódmy tier. Okej. Okay. Trzy sloty ma. Spoko. Dobra, ale to mamy zrobione. I teraz tu jest jeszcze schowek. Schowek. No, teraz sobie porobimy trochę tych pobocznych questów, bo tego trochę jest. Musimy pogadać z towarzyszami. To też na pewno. Dużo będzie rozmów z towarzyszami. W sumie jak na razie tylko pogadaliśmy z Morrigan tak najwięcej, a są jeszcze inne. No, więc... Trochę tych rozmówek nas czeka. Dobra, ale przynajmniej Orz Zamar jest gotowy. I nie będzie z tym problemu. Dobra. Siema, siema, trzymajcie, bo kogoś zabili. Co? Czemu? Co się stało? What? Już tutaj, kurde, chcesz kogoś tutaj utłuc, kurde? Pomioty, weź, idź na głębokie ścieżki i pomioty zabij. Co się stało, Ann? Powiedz tymi, no. Dobra, to będzie chyba w kurzowisku. Coś zaraz zobaczymy. Czy tylko tu? Figo! Co ty tutaj masz ciekawego? Masz coś w ogóle ciekawego? Nic nie masz ciekawego, ble. Za to możemy posprzedawać parę rzeczy. Dobra.
Coś czuję, że chyba będzie jakiś esej odana, bo tak się rozpisuje. Ależ smród. Włączyłem sobie Gothica i postanowiłem zrobić drugą. Postanowiłem zrobić drugą walkę z Krukiem, bo returningu młodzie zrobili, że trzeba z nim walczyć dwa razy. Ale jak 3 tygodnie temu dodali mini dungeona do walki z nim. No i? Patrzysz na mnie? A nie powinna? Idiot! Ten dung jest tak przewalony, że się nim chrzaniłem 4 godziny dzisiaj, jakieś 10 minut temu. No to srogo! Wasz chędożony uzurpator nas zniszczy! Za Harunota! Na razie jeszcze nie nadaje się. No to nieźle. Gramy na łatwiejszym poziomie i całkiem opijek dungiem. No to nieźle. No to srogo ci powiem. Niesamowicie srogo w takim układzie. Kurde, ale ty do areny chyba też jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, nie? Mam nadzieję, kurde. Chcę jeszcze powalczyć, chcę trochę expa jeszcze. A tej walki na arenie głównej zrobiliśmy, więc może. Tak, jest! Mistrz próby, nice! Dobra, zrobimy sobie tak. Mamy arenę prób? Tak, jest arena prób. Pierwszy minibus miał mi na około 3 hity plus krwawienie. To był tylko jeden boss i miał tylko około 20 000 HP. GG. Dobra, zaraz jestem. Chwila przerwy.